Jak wygląda sprzedaż energetyków i który kanał dystrybucji jest najważniejszy dla tej kategorii? Napoje energetyzujące charakteryzują się dodatnią dynamiką sprzedaży i odnotowały wzrost wartości aż o 21% przy wyższej o 13% liczbie transakcji w całym handlu detalicznym w roku 2022 w porównaniu do 2021. Najważniejszym kanałem sprzedaży tej kategorii są sklepy małoformatowe do 300 metrów, generujące ponad 2/3 wartości sprzedaży w całym 2022 roku. Według najnowszych danych CMR wartość sprzedaży w najważniejszym dla tej kategorii kanale, czyli sklepach małoformatowych z kioskami i salonikami prasowymi, wzrosła o 17% w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023 w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniej. Co zadziało się, że ten wzrost jest aż tak znaczący? Źródłem zmiany sprzedaży był wzrost średniej ceny oraz częstsze wizyty klientów w sklepach. Mniejsza liczba opakowań na paragonie skorelowana jest z większą liczbą transakcji, co wpisuje się w zauważalny trend rynkowy w tym właśnie kanale. Klienci kupują częściej, ale jednorazowo mniej. Na wzrost kategorii w kanale pozytywną kontrybucję ma rosnąca średnia półka. W ostatnim roku klienci mogli wybierać spośród blisko 30 różnych wariantów energetyków, a było to o niemal 20% więcej niż rok wcześniej. Kategoria poszerza się o nowe warianty smakowe oraz w dużej mierze o napoje bez cukru lub i z wyższą zawartością soku owocowego, do czego zmobilizowała producentów obowiązująca opłata cukrowa. Pojawiają się również innowacyjne produkty z pokroju różnych kategorii, jak połączenie piwa bezalkoholowego z energetykiem.